A już te rozki przenosimy się do radia, tam w Radiu Sud 515 finał listy śląskich szlagierów szlagierowo.pl. Wielkanocnie prosto z Kępna. Witam serdecznie. W minioną niedzielę na antenie Radia Sud odbyło się 515 notowanie radiowej listy śląskich szlagierów szlagierowo. A jak ono wyglądało? Otóż na miejscu 10 Tim Fabian, Zabiorę Ciebie do Gwiazd. Na 9 Edek Dworniczek, Moja Nadzieja. Miejsce 8 to Mirek Szołtysek, Lato w nas jest. 7 Paweł Gołecki, Spojrzenia. Na 6 Sylwia Drzewiecka, Kochaną być choćby chwilę. Miejsce 5 to Kobiety na walizkach, Wschody i Zachody Słońca. 4 Bernadette Kowalska, Śpiewaj z nami. Na miejscu 3 Bożena Mielnik, Tak bardzo chcę. 2 Dawid Janiak, Apetyt na życie. A na 1 Karpowicz Family, Zobacz jak pięknie. I tak w całości wygląda 515 notowanie. Życzę Państwu jeszcze miłego świętowania, spokojnych świąt Wielkiej Nocy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień. A my bardzo dziękujemy za te podsumowanie, dziękujemy też za wielkanocne życzenia. No i Ciebie, Asiu, i słuchaczom Radia Sud życzymy dobrego wielkanocnego odpoczynku w gronie najbliższych. No, Asia, i mokrego dyngusa jutro. A na fotelu lidera w wielkanocnym finale utrzymuje się super szlagier grupy LSS Szlagierowo.pl za 2022 rok. Zobacz jak pięknie. Zobacz jak pięknie. Yeah.
Wielkanocnym studiu w naszym finale z jajem wielkanocnym. Już teraz witam laureata szlagierowego tuza Kazimierza Sasa. A jak przystoi, panie Kazimierzu, na taki wieczór wielkanocny, to trzeba się zapytać, jakie ty masz jajeczka? W koszyczku oczywiście. Koszyczko, najpierw się przywitam. Tak, witam proszę. Wszystkich tutaj słuchaczy, czy tam widzów. Witam ciebie, Sebastianie. Trochę podchwytliwe pytanie i nie wiem, co tak jak z tego teraz wybrnąć. Zaskoczyłeś mnie. Ale mówimy o tym w koszyczku, nie? Cały czas, żeby było jasne. Są pomalowane. Ale powiedz mi, czy jeszcze taka tradycja u ciebie, że na przykład się siada i się tam kroszonka jakoś robi, albo czy jednak już na łatwiznę niestety nie. Do cebulki? Tak, do cebulki, nie do kolorów, chociaż też kolorowe, ale głównie do cebulki. No, to tak, nie ma takich, wiesz, kubania, nie ma, nie, to, nie, już, to już nie te czasy. Nie. A święta wielkanocne, czym są dla ciebie? O, proszę, zakrywasz te miejsce, które najbardziej świętuje święta wielkanocne, tak? Tak, wielkanocne, ja bardzo lubię święta, ale szczególnie Bożego Narodzenia. Wielkanocne to są dwa dni wolnego, dwa dni, przepraszam, obżarstwa i telewizora tak naprawdę. Mało oryginalne, zdaję sobie z tego sprawę, ale taka jest prawda. Dobrze, moi drodzy Państwo, czy o świętach jeszcze? No, na pewno coś napomknemy, ale będziemy też sprawdzać, co muzycznie słychać u naszego dzisiejszego gościa. Nie oglądaj się wstecz, rzuć to wszystko, co złe. Za oknem nowy wstaje dzień, a z nim tysiące szans. Warto zagrać w wabank, więc zacznij być na tak. Kazik, teraz odniesiemy się do nagrody, którą udało ci się zdobyć podczas ostatniej naszej gali. Na początku, jakże zapowiadał ciebie, to użył takiego stwierdzenia, że Kazik Sas po wręczeniu dyplomu powiedział, że to pierwszy raz od wielu lat. Nie pierwszy raz od wielu lat. Pierwszy raz w ogóle, jakakolwiek nagroda. Rzeczywiście, ja tak dzisiaj jadąc tutaj, myślałem, to jest jako aranżer, generalnie jako producent muzyki, aranżer chyba 30 lat, gdzieś mniej więcej, odkąd się tym bawię, czy pracuję przy tym. I to jest pierwsze wyróżnienie, pierwszy dyplom, który otrzymałem za pracę nie zespołową, a indywidualną, za co bardzo, bardzo dziękuję. Płakać nie będę, ale jestem naprawdę wzruszony i cieszę się bardzo, dziękuję. Jest moja. Ha, jednym słowem zaskoczyli mnie, czy nie byłeś przygotowany na taką mowę, taki speech, jak to na tych wszystkich rozdaniach nagród, ale powiedz mi, to jest ważny moment dla ciebie, taka nagroda? Oczywiście, to nawet było też widać po Facebooku i odzywali się starzy znajomi, którzy też gratulowali mi. No ale jak nieważne, oczywiście, że tak pierwsza, ktoś docenił to, że setki aranżacji, setki kompozycji. Gdzieś tam też jest z tyłu głowy, czy tam z tyłu tej działalności złota płyta, której nie mam u siebie w studio, ale to wisi na miejscu honorowym. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. No i niech to będzie puenta tego pytania. Smutek zamieni na śmiech, bo to najlepszy lek. Niech śmiało tu rozgości się. Uchyl marzeniom drzwi, zacznij spełniać swe sny. Do przodu śmiało idź i żyj. Kazik wspominał, że ta nagroda jest szczególnie ważna z racji tego, że doceniony został aranżer, producent, czyli taka osoba, która stoi za tymi utworami, ale jakaś tam z boku, nie jest kojarzoną bardzo często z tym utworem, chociaż jej nazwisko zawsze jakaś tam w ZAX-ach czy innych napisach końcowych się pojawią. Ale oficjalnie nie ma tego nazwiska tak, gdzieś tam. Tak, ale powiedz mi, twojego doświadczenia, bo to te pytanie też tu padło w tym studiu ostatnio bardzo często. Kiedy było łatwiej zaistnieć na tym rynku? Teraz? Czy 15 lat wstecz? Nie ma łatwych pytań. Gdybyś zapytał teraz, a 10 lat wstecz, to ten 15 lat? No dobra, no niech będzie 10. Nie, no chyba, no chyba jednak kiedyś, tak mi się wydaje. Mimo wszystko, mimo teraz tych mediów, które są społecznościowych, czyli bardzo rozwinięty Facebook, YouTube, TikTok robi też ponoć roboty. Nie przerabiają tego, ale ponoć ten. Także tutaj w tym temacie, może takich w internecie, czy takich social mediów, no to jest prościej, ale jeśli chodzi o media, przede wszystkim muzyka się bardzo zmieniła. Ja myślę, że tu moglibyśmy teraz długo rozmawiać. W ogóle co to szlagier, prawda? Jak to wygląda? Kiedyś było prościej. Teraz
W zeszłym tygodniu zapytał, że też Bernadeta Kowalska właśnie o to samo. Mniej więcej stwierdziła podobnie jak ty, że kiedyś może i było prościej, ale teraz można dotrzeć trochę szerszymi kanałami. Ale potem też padło jakby moje pytanie do Bernadety i tu chciałbym, żebyś też się odniósł do tego. Jako taki wujek Kazik, tym młodszym nieco, którzy będą po leku dopiero pierwsze kroki na tej śląskiej scenie stawiać, albo już próbują stawiać, co byś radził? Co bym radził? Ja myślę, że słuchać dużo dobrej, szlagierowo, mocno szlagierowej muzyki. Ja tak robię osobiście. Myślę, że tutaj, jeśli to się robi z sercem, to wtedy się widać, że to jest robione właśnie gdzieś tam od środka, a nie tak na siłę. I myślę, że jeśli ktoś traktuje szlagiery jako możliwość zareklamowania się jako wykonawca, nie tędy droga, odradzałbym. Bądźmy autentyczni i róbmy to, co kochamy. No i to jest bardzo ważne, bo jak się jest sobą, to łatwiej się jest zdecydowanie sprzedać i otworzyć na większą publiczność. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. No to teraz z serii tych kolejnych trudnych pytań, które padają w tym studiu, są te pytania tak naprawdę są dwa, które bardzo często... Ale przyjemne są, dlaczego? Tak. Kazik, bo stwierdziliśmy, że 15 lat temu było łatwiej, teraz się wszystko zmieniło. Wspomnieliśmy o tej cyfryzacji, czyli przenoszenia tego do świata cyfrowego i internetów. No i teraz pojawia się kolejne pytanie. Czy jest sens jeszcze w dzisiejszych czasach wydawać płyty? Ja na to nie odpowiem. Wydaje mi się, że tutaj wydawcy musieliby powiedzieć. Powoli twierdzą, tak mi się wydaje, że sprzedaż spada tych płyt. Ta sprzedaż właśnie elektroniczna, tych takich, jak się nazywa? No, streamingowych właśnie, brakło mi tego słowa. Chyba się tam przeniosła w tej chwili i tam jest większy ruch w biznesie niż w samych nośnikach. Aczkolwiek płyta dla wykonawcy jest czymś takim, mam taki bardziej kwestia prestiżu, tak mi się wydaje. A powiedz mi... Jakby miało teraz się to zmienić, czy wydaje ci się, że nasz taki wykonawca i odbiorca szlagierowy potencjalnie jest już na to gotowy, żeby dostać inną formę niż kartonik CD? A to właśnie inna sprawa. Tu masz chyba rację, że nasz odbiorca jednak jeszcze jest sympatykiem i zwolennikiem tej takiej metody klasycznej, czyli płyty CD. Tak mi się wydaje. Ponoć kasety wracają, nie? Czy to prawda? Wracają do łask, tak samo jak i winyle cały czas gdzieś tam, a coraz częściej są wydawane płyty winylowe z nowymi albumami. I tak na przykład Grupa Myslowic zrobiła, że wydała swoja płyta po 10 latach milczenia, wydali płytę teraz i nawet zrobili forma winylu. Ale to nie szlagierowy rynek, nie? Nie, ale tam też są niezłe niektóre szlagiery. Mieli na przykład. Tak. I tutaj na przykład, też taki patent mieli, jeszcze mogę zaznaczyć. Bardzo, bardzo fajnie, tak a propos polecenia czegoś dla wykonawców. Zwrotka taka, niby się tam grała, ale wchodzi refren, bardzo melodyjny, bardzo taki chwytliwy. To jest też sposób na przebój w moim czuciu. No to wujek Dobrorada poradził, wy se to weźcie do serca, a my już za chwilę wracamy. To skoro producent nam się trafił, to z producentem też chcielibyśmy troszkę porozmawiać. Kazik, bo padło tu też takie stwierdzenie, że szlagier i co to jest szlagier, że jakby definicji nie są my dzisiaj w stanie chyba napisać tego, czym ten szlagier tak naprawdę jest. No bo generalnie można by było nazwać szlagier przebojem, tak? No same słowo tak się kojarzy. Tak się kojarzy. No ale właśnie, jaki rodzaj szlagieru ty preferujesz? Znaczy dla mnie szlagier to jest najpierw kompozycja. Tam palicho, może nie palicho, ale szlagier może być w zasadzie Metallica, mogłaby, żartuję, ale zagrać szlagier. Bo to chodzi o kompozycję, o układ nutek, melodykę, harmonię. To jest dla mnie szlagier przede wszystkim. I na przykład muzyka chorwacka tak naprawdę nie jest szlagierem. Jest bardzo melodyjna, jest bardzo, bardzo ją lubimy, jest bardzo chwytliwa, ale to nie jest typowa muzyka szlagierowa.
No nie, ale odnoszymy się do niej bardzo często, tak? Do chorwackiej muzyki? No. Znaczy generalnie muzyka szlagierowa wywodzi się jednak z muzyki no, niemieckiej, co dużo gadać, prawda? I tam są też wpływy zauważalne i greckie swego czasu. Dużo motywów greckich było, trochę muzyki włoskiej. W chorwackiej muzyki w szlagierach niemieckich nie ma za dużo. No to Niemcy tam nie jeździli na wczasy po prostu. A pewnie jeżdżą Niemcy, nie? Ale ta szerunek niemiecki jest taki dosyć hermetyczny i zamknięty i ma swoje tutaj patenty i rozwiązania. No, moglibyśmy długo rozmawiać, no. Ale tam chyba bardziej, jeżeli już teraz o tym niemieckim rynku trochę, to tam bardziej ten trend taki disco, takiego dance'u w tym szlagierze się pojawił. I gdyby dzisiaj miał funkcjonować od nowa zespół, nie wiem, The Flippers, klasyka tego gatunku, myślę, że miałaby ciężko się przedostać gdzieś tam na wyżyny list i na wyżyny rynku, ale z moich kontaktów wynika, że powoli ludzie wracają do tych takich melodyjnych piosenek. Był taki moment, że bardzo takiego zachwycnięcia się nowoczesnością, jakąś inną melodyką, inną harmonią, ale wracają przeboje takie melodyjne, prostsze troszeczkę. Oczywiście cały czas w oprawie takiej dance'owej, w mocnej oprawie rytmicznej, wsparte barwą nowoczesną, ale jednak taki łapiący gdzieś tam potupać, poklaskać, to wraca. Na szczęście, z czego ja się osobiście bardzo cieszę. A powiedz mi, artyści, którzy trafiają do ciebie, czy oni wiedzą, jaki rodzaj szlagieru i muzyki ty preferujesz? Tak, no na pewno. No, kolejka nie stoi do mnie do studia. Ten, kto do mnie przychodzi, wie, co ja robię, co lubię, zna moją dosyć wąską specjalizację. I tak, wiedzą. Bo wiesz, dlaczego o to pytam? Pytam dlatego to, żeby jak przejść do kolejnego pytania. Czy jest tak, że przychodzi pan artysta z pomysłem, nie do końca może wie, co Kazik Sas lubi i preferuje, ale i pokazuje ta swoja wizja, a Kazik Sas go przekonuje do swojej wizji? Ja myślę, że czasami tak jest, ale nie jakoś bardzo usilnie, bo wykonawca się musi utożsamiać z tym, co będzie śpiewał. To musi być też mocno jego. Jeśli ja jestem w stanie mu w tym pomóc i oddać to, czego on chce, to robię to po niemu. Ale zawsze jednak wtrącam swoje tam jakieś pomysły i sugestie. Zresztą słuchaj, bo to jest tak, że jeszcze powiem krótko. Ja myślę, że każdy tutaj, czy Jurek Macoła, który był mega, mega wielką osobowością tej śląskiej sceny, czy Andrzej Skaźnik, czy Bogdan Kisiel, czy, no nie chciałbym nikogo teraz pominąć, Stefan, każdy ma jakiś swój styl i to jest bardzo wyczuwalne. Jak i słyszymy piosenki, pierwszy parę taktów, aha, to robił ten, od tego się nie da uciec. Można czasami coś gdzieś tam przemycić, albo spróbować zrobić coś innego, ale generalnie każdy to jest z taki nas... autograf. Dokładnie tak. Zostawiony. Mm-hmm. A dobra, to niech teraz będzie puenta tego naszego dzisiejszego spotkania i tego pytania. Jaki kierunek przewidujesz, że te nasze szlagiery teraz będą obierać? Pilnujmy szlagierów, bo myślę, że nie jest aż tak bardzo dobrze. Jaki kierunek? To może inaczej, jaki powinny obrać kierunek według ciebie? Niech są to dalej bardzo piosenki bardzo melodyjne, niech są w nowej oprawie, żeby trafiać też trochę do młodszej publiczności, jak najbardziej. Proste, melodyjne, od serca, tak po prostu. No, co dużo powiedzieć. Tak jak dzisiejsza rozmowa z naszym gościem. Dziękuję ci za rozmowę. Sebastianie, ja dziękuję. Dziękuję państwu. W ogóle to dobrych świąt i udanych odbiorów szlagierowych. I do mojego zobaczenia. Laureat szlagierowego tuza, kompozytor, aranżer, producent muzyczny, wykonawca. A do niedawna jeszcze się w kolorze blue ubierał, teraz white jest jego takim... White, no nie wiem, czy jakie złoto tutaj też jeszcze gdzieś się przybija. Jeszcze się dorobi. Jak się dorobię, to właśnie zamienię srebro na złoto. Ale to jeszcze. Kazik Sas. Dzięki wielkie. Dzięki. Kto się czuje, ten się lubi, każdy o tym wie. Krótko mówiąc, to już miłość wie. Just
słowie znane od lat wielu. Choć na pozór tylko to gra słów. Lecz miłości, uwierz mi, mój przyjacielu, po deszczowej nocy słońce wstaje znów. Kto się czuje, ten się lubi, każdy o tym wie. Kto się czuje, ten się lubi, tak było i jest. Kto się czuje, ten się lubi, każdy o tym wie. Krótko mówiąc, to już miłość jest. Kto się czuje, ten się lubi, każdy o tym wie. Kto się czuje, ten się lubi, tak było i jest. Czuli ten się lubi, każdy o tym wie. Krótko mówiąc, to już miłość jest. Złość miłości nie zaszkodzi. I choć czasem mamy gorszy dzień, znów na niebie po złej burzy tęcza wschodzi. I z ochotą znowu pogodzimy się. Kto się czuje, ten się lubi, każdy o tym wie. Kto się czuje, ten się lubi, tak było i jest. Kto się czuje, ten się lubi, każdy o tym wie. Krótko mówiąc, to już miłość jest. Kto się czuje, ten się lubi, każdy o tym wie. Kto się czuje, ten się lubi, tak było i jest. Kto się czuje, ten się lubi, każdy o tym wie. Krótko mówiąc, to już miłość jest. I za nami, panie i panowie, dowód na to, jak świetnie nasz dzisiejszy gość spełnia się w roli aranżera, kompozytora, no i przede wszystkim muzyka, co było widać na teledysku, tak. Pamiętajcie, że na ten szlagier Kto się czubi, ten się lubi możecie już śmiało teraz zagłosować, a styknie chycić za telefony i wysłać SMS-a na 7168, w treści wpisać LZ Stop i kod teledysku 2990. Sen wkrada się, rusza czas, znów od świtu aż po zmierzch. Chcę wydobyć tę najpiękniejszą z nut, co śpi w sercu mym.
nasz drzwi. Niech melodia gra, niech popłynie tam, gdzie czas w miejscu tkwi. Niech melodia gra, niech ją każdy zna, niech leci z wiatrem świat. Ze wspomnienia łza cicho wróci tu, gdy znów bawi nas. Słońca blask i miliony nut zmienił w gwiezdny cud. Już noc skrada się, zwalnia czas. Już za drzwiami stoi sen, a ja szukam wciąż najpiękniejszej z nut, co śpi w duszy mej. Niech melodia gra, niech ją każdy zna, niech otworzy szczęścia drzwi. Niech melodia gra, niech popłynie tam, gdzie czas w miejscu tkwi. Niech melodia gra, niech ją każdy zna, niech leci z wiatrem świat. Ze wspomnienia łza cicho wróci tu i znów bawi nas. Świat. Ze wspomnienia łza cicho wróci tu i znów bawi nas.